Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam, moi drodzy, na serię, gdzie będę grał i komentował swoje ruchy, tłumacz na żywo na swoim głównym koncie szachus.pl. I tutaj przede wszystkim chodzi o to, żeby zrobić jak najwyższy ranking. Nie ma limitów. W wolnych chwilach oczywiście będę takie partie rozgrywał i też będę je bardziej analizował. Wiem, że Wam się to podoba i jest to bardziej wartościowe. No, ostatnio katujemy trochę obronę Karokan. Oczywiście jest to debiut, który jest dla mnie czarnymi nie jest aż tak łatwy, gdyż no, kiedyś go grywałem oczywiście, ale orientuję się w pewnych schematach. Tutaj zagram posunięcie E6. Żeby troszkę teorii liznąć, no to bym musiał po prostu zerknąć co i jak. Tutaj skoczek B3 przede wszystkim przeszkadza w zagraniu posunięcia C5. Posunięcie C4 może być też zastosowane. Tak, taki ruch mnie zastanawia C5, bo po wybiciu można wybić gońcem, skoczek wybija, dać hetmanem szacha i odbić skoczka, tylko on będzie miał parę gońców i kwestia, czy ja chcę to zrobić. Będę pewnie miał szybki rozwój, ale pytanie, czy jego czarnopolowy goniec nie będzie w tym wypadku bardzo silny. Mogę też zagrać w ten sposób i potem C5. Może to będzie lepsza kolejność. Zwykle w zamkniętym karokanie tutaj ten skoczek sobie dobrze radzi. Dobrze, zagramy od razu C5 w takim razie i spróbujemy tutaj rozbić to centrum. Moi drodzy, chyba popełniłem faux pas, dlatego że po wybiciu i wybiciu i wybiciu jest koniec B5. Aha, król F8. Król F8 nie musi wcale tak źle stać. Zbijemy skoczkiem. Pytanie jest tylko takie, czy na przykład nie ma jakiegoś ruchu C4, ale myślę, że nie. Myślę, że to nie jest jakiś problem tutaj po C4. Po prostu wybijemy. Tak, jest wybicie. On da szacha i zwyczajnie zderuszuje mi króla, ale król F8. Jak już wiecie z historii szachów polskich, nie jest najgorszym ruchem, więc to posunięcie tutaj spokojnie sobie zagramy, nie mając roszady. Czy to jest dobre, czy tak się powinno grać? Tego nie wiem, ale sprawdzimy w analizie. Powiem szczerze, że mi się póki co pozycja podoba, dlatego że mam fajną opcję wyprowadzenia hetmana na B6. Właśnie, i to od razu skorzystam z tego, żeby celować też mocno w punkt F2. Oczywiście tutaj skoczek E7 jest ruchem również obowiązkowym. Jak najszybciej trzeba to wykonać. No i zaraz to wykonam, bo goniec z B5 jest tutaj atakowany, więc on musi się poruszyć i musi coś zadziałać. Jeżeli goniec na D3, to skoczek E7 i super, jakby była wymiana, wymiana. Stoimy, myślę, że fajnie. Potem H5, żeby ta wieża złapała trochę oddechu z tej strony. No tutaj od razu skoczek E7 bez namysłu, bo myślę, że nie ma tutaj co za dużo myśleć w debiucie, w tym momencie akurat. No i C3. I teraz trzeba się zastanowić. Przeciwnik planuje coś takiego i też posunięcie B4, więc ruch A5 koniecznie, koniecznie, żeby nie było B4, bo to bez dwóch zdań, to taki ruch trzeba zagrać, żeby tu pilnować. Skoczek na C6 też może się świetnie zachowywać, celując bardzo dobrze w pola centralne oraz w pole B4. I może po prostu pomóc figurom i wspomagać tutaj centralne zapędy przeciwnika. Nie wiem, co on może grać. Ja powiem szczerze, nie chciałbym grać tego białymi, bo nie lubię. Po prostu takich schematów nie lubię białymi. Czarnymi jak najbardziej mogę. To jest kwestia gustu szachowego, kto jakie pozycje lubi sobie grać. No i teraz trzeba tylko zrobić tutaj porządek z królem. Chodzi mi po głowie też posunięcie F6, ale może to być osłabienie króla. Król chciałby się schować może na F7, ale nie wiem, czy to nie będzie zbyt ryzykowne. Bardzo możliwe, więc może nie ma co szaleć. Skoczek zagrał na D4. Pytanie jest takie, czy wybić? Bo jeżeli hetman do końca zostanie to wybite, to tutaj. I to nie musi być takie złe w sumie, jak tu i tu i tu, żeby nie wymieniać hetmany tu, tu. Pionek więcej. Dobra, zbijamy tego skoczka. Ten skoczek silny. Gońca zbijam. Goniec chyba swoją rolę spełni. Będzie wymiana hetmanów. Dobra, czyli przechodzimy do końcówki. Skoczek na C6. OK. No i hetman E7. Przepraszam, król E7. Obowiązkowo. Goniec jest aktywny. Skoczek jest niczego sobie. Myślę, że pozycja może być zaliczona do charakteru równych, ale z tych przyjemnych do gry.
król E7 koniecznie, dlatego żeby wprowadzić wieżę na C8. Jak nastąpi szach, to zawsze król D7. Oczywiście wieża C8 tutaj nawet się nie ma nad czym zastanawiać. Taki ruch trzeba wykonać. Oczywiście też skoczek B4 teraz grozi. Pytanie jest takie, czy po A3 nie zagrać A4 i spróbować przejść tędy, zahaczyć się na fajne miejsca, punkty. Obawiam się tylko jednego, że jak się wymieni skoczek z C6 za gońca E7, to może być... Przepraszam, nie. Skoczek z C6 za gońca z E2, to przy różnopolowych gońcach może być bardzo szybki remis. Choć, słuchajcie, nie do końca może w ten sposób warto myśleć. Aha, H4 to jest sprytne posunięcie, grozi G4 i zdobycie figury. Bo jak tu, to tu, jak tu, to F3 zawsze, więc muszę zagrać chyba H6. No H6 trzeba zagrać koniecznie. Choć ten ruch był też ciekawy w sumie, żeby nie grać H6, ale H6, no to widzicie, to jest taki mój ruch, może bez większego przemyślenia, bo możliwe, że to posunięcie fajnie działało, ale po takim ruchu trzeba było grać chyba tutaj i wymiana tych gońców by nastąpiła, więc goniec by się uwolnił, ale przy różnopolowych gońcach, no właśnie, nie wiadomo jakby to się zachować, więc myślę, że H6 na spokojnie może to nie być najgorsze, chyba może być całkiem dobre, dlatego że czekamy z tymi figurami, nie chcemy ich za bardzo wymieniać, zaraz, nastąpiło A3. Dobra, to gramy swoje, czyli tutaj, tylko pytanie, wieża tu zagra, tu, no właśnie, myślę, że król D7, wzmocnimy skoczka, bo jeżeli zagra wieża tutaj, to zawsze mam B6 i król wspomaga skoczka, a on gońcem może zagrać na B5. No właśnie, ja tym królem tutaj władowałem się pod związanie, tyle że oczywiście ja się obronię od tego związania bez problemu. Tylko pytanie, bo ja szukam cały czas jakiejś aktywności dla siebie. Jakiejś takiej gry, która spowoduje, że będę grał po prostu aktywnie. Bardzo możliwe, że ruch wcześniej trzeba było grać właśnie tam skoczkiem. Takie posunięcie. Muszę tak zagrać. Wieża odejdzie i skoczek na A7 koniecznie, bo nie ma szacha, a wymiana wież tutaj będzie nieunikniona. No pozycja zmierza do tych bardziej remisowych, ale podoba mi się zamysł po tym, jak wymienię wieżę, goniec C2, goniec A4, goniec na B5. Po wymianie już tę końcówkę mogę spróbować grać. Czy na wygraną? Nie wiem. Spróbujemy oczywiście. Plus właśnie w obronie karokan i w końcówkach jest taki, że on ma bardziej wysuniętego pionka D4. Ten pionek jest słaby, tylko nie zbroniony. Nie ma go jak zdobyć póki co, ale on może być słabością. Dobrze, i teraz mój plan wykorzystam, czyli goniec C2, goniec A4, goniec B5. Plan jest długi, ale jak się wymienię białopolaki, to dla mnie będzie ok. A goniec już po tej przekonnej będzie po prostu bardziej aktywny. Tutaj później, więc też chyba król jest szybki. Ok, goniec zagrywa na B5. On raczej nie powinien tego wymienić. No, zobaczymy, może wymieni, nie wiem. Końcówka jest zapewne równa, ale ja będę próbował. Moim celem jest też oczywiście w tym wypadku podprowadzenie szybko króla na te skrzydło. Jakieś tutaj typu F6 ruchy, no raczej nie przechodzą przy parze gońców. One są niebezpieczne, ale przy wymianie tych gońców można odetchnąć z ulgą wielką. I właśnie to czynię. Tutaj partii nie przegram na pewno. Znaczy musiałby się cud zdarzyć, żeby to przegrać. Jakiś cud, nie wiadomo skąd. Na taki ruch trzeba uważać. Czekajcie, bo to się bardzo narzuca. Ale tak. I on będzie miał tu zaczepkę dla tego słabego pionka. Przejdzie tędy. Możliwe, może tego nie ruszać po prostu. Taki ruch jest chyba konieczny. Zastanawiam się, czy ja przejdę królem. Bo teraz tak, w końcówce, no właśnie. Jak zagram tak, to przyblokuję pionki, które stoją na czarnych polach. To jest ważne. On zagra tu, zagra B3. Nie, taki ruch trzeba zagrać. Trzeba zagrać bez dwóch zdań. Trzeba. Goniec tędy może spróbować przejść. Więc chyba H5 będzie nieuniknione. Dokładnie, H5 trzeba grać. Król szybki na D7. Oczywiście jak zagra tutaj, to sobie przejdzie, zagram G6.
zawsze tym królem obronię, mam nadzieję. No, też skoczek tutaj pilnuje pola d4, można skoczka przerzucić tędy i cały czas pilnować d4. Pytanie, czy król tędy i tędy ma przejść. Zobaczymy, jak się biały król będzie zachowywał. Oczywiście ja tu pewnie dywaguję nad pozycją, która jest równa, ale mój skoczek w tych pozycjach może być po prostu sprytniejszy. No g6 mi wymusił oczywiście. Dokładnie, on teraz będzie grał szybko, no muszę przejść skoczkiem sobie tędy. Jakaś tam blokada może nastąpić z jego strony. Oczywiście skoczek c6 i skoczek a5, tutaj się zahaczymy i przejdę królem po prostu tędy. Jedyna możliwość przełomu z jego strony to jest f3. Aha, okej. Zagram tak, to nie przejdę królem. Zagram tu, on tu, ja tu, on zbije, ja zbiję, on tu, ja tu. No bardzo blisko remisu, nie chciałbym tego jeszcze. Czy, bo bym chciał jeszcze spróbować po prostu swoich tutaj sił w tej pozycji. No prawdopodobnie jest remis, ale dobrze, bo teraz pytanie jest takie, czy jak przejdę królem sobie taką ścieżką na pole b5, co mi się teraz może udać? Czy on może zagrać też b3? Tego nie uniknę. To pytanie jest takie, czy on może tak i tak. Ja jak zbiję, to on sobie wyrobi pionkę i przegrywam. Więc tak, tak, ja to zostawiam. Król będzie miał daleko. Dobra, próbujemy iść tędy królem. My jeszcze popróbujemy. Oczywiście słuszność z jego strony, że proponuje remis, lecz no jeszcze próbujemy. Próbujemy. Bo wydaje mi się, że to jest gra bez ryzyka. W sumie, no tak. O, zagrał g3, ale to i tak nie przeszkadza w tym, żeby tak grać. Idę sobie królem tu. Na b5, tak jak mówiłem. O, f4 to już w ogóle pokazuje. A, teraz mi się pojawiają fajne opcje skoczkiem na f5, tylko że goniec będzie musiał pasywnie bronić. No, jedyne pole to królem na b5. Pytanie, czy ja tutaj się stąd jakoś wygrzebię. Możliwe, że nie, bo nie widzę w sumie, jak się przedrzeć skoczkiem. Żadnych przełomów nie ma, chociaż mogę skoczkiem stanąć na pole d7, zagrać f6, wymienić. Zobaczymy, jak on się zachowa z wymianą. Poczekajcie, jak zagram tu, on tu, tu i co? I też nic nie będzie. Nic mądrego z tego nie wyniknie. Spróbujemy w takim razie wymienić sobie tutaj na f6. Ewidentnie przeciwnik ustawia się po to, żeby no już po prostu remisować tę pozycję. Dokładnie. No tu nie pozostaje mi nic innego jak wymiana. OK. No i przemanewrować skoczkę muszę z powrotem. Czy ja królem przejdę tędy? Mam możliwość. Jakbym to skrzydło rozstrzygnął, to będzie taki ruch i król tędy może przejść. Jest możliwość, ale co ja chciałem jeszcze tutaj zrobić? Chciałem iść tu, tu i tu. Zobaczyć, jak się przeciwnik zachowa. To na razie jest takie sprawdzanie, jak się przeciwnik zachowa. Tutaj, bo zawsze mogę też tędy. OK, i teraz on jakoś będzie musiał zagrać. Zagram tutaj, po prostu ruch wyczekujący. Pytanie, czy on królem zagra. A, poczekajcie, mam tu opcję. Nie, bo tu tracę. Więc muszę wrócić. No, skoczku, w tobie nadzieja. No co, goniec F2 i co, i tędy. Albo zmusić go jakoś do wymiany. Pytanie tylko też jak, bo skoczek tu, B5, tak, tak, tu wezmę. Dobra, manewruję skoczkiem znowu. Już widzę plan. Skoczek C6, król A6, B5, B4. B5, B4 i z powrotem i tu wybić. Tak? To wszystko zdążę. Po prostu wymienię te skrzydło, postaram się wyczyścić.
Dokładnie. No, czas też odgrywa tutaj ważną rolę. On też popełnia takie pewnie niedokładności z tym gońcem związane, ale myślę, że nie aż takie duże. No, jak zagra tak, to w ogóle mam taki ruch. Chyba wygrywa wtedy szybko. No, ale tutaj odbijam i troszeczkę już wyczyściłem to skrzydło, co jest ważne. To śmiesznie, królem nie może iść w tę stronę, ale będę mógł dać szacha i przejść królem tędy. Albo stanąć na C4. Aha. Tutaj to król pójdzie tu i mnie nie wpuści nigdzie. Tu to będzie wygrana. Można spróbować dać jednego szacha. O, król C2. Słuchajcie, król C4. No to jak tak? No to teraz to ja wygrywam. Król się przedostał. Skoczek tu. No król B3. No teraz to wygrywamy. Teraz to wygrywamy. Ciekawe, jak to w analizie będzie wyglądało. No ale teraz to już jest easy. Przecież pionka biorę. No i z powrotem, no i idę. Remisu nie ma. Tu mogę dać szacha. Nie no, pionek idzie. Tak, jest wygrana. Moi drodzy, wow, no cóż, sprawdzamy. Sprawdzamy tę obronę Karokan, jak to wszystko wyglądało. Jedziemy po kolei, zrobimy sobie może przegląd. 96,1. No tutaj dokładność wynika też z tego, że pozycja miała charakter zamknięty, więc może trudniej było wykonywać jakieś bardzo błędne posunięcia. No i zerknijmy. E4, C6, tutaj obrona Karokan, normalne rzeczy. Skoczek D7, skoczek F3. C5 jest najlepsze, ok. Bicie, czyli debiutowy ruch. Bicie skoczkiem. A, przepraszam, gońcem należało zbić. Czyli wynika to z tego, że nawet po tych wymianach tutaj po prostu sobie spokojnie gramy dalej w szachy, że jak goniec to skoczek wraca. Też racja w sumie. No ale no widzicie, no cóż, zagrałem inaczej. Skoczkiem, tak, ale zaraz to on mógł lepiej teraz zagrać. H4 jakieś. Skoczek z F na D4. Ciekawe, no nie wiem. Okej, ale bicie nastąpiło. Nie wiem, bo to nie widzę tutaj jakichś grubych błędów. Szach, zderoszowanie króla. Okej, król F8 nie jest aż tak ważny. Roszada, hetman. Co? Hetman B6 słabe. Dlaczego? Nie, nie wierzę w to. Nie, co? Goniec D3, co teraz grać? Skoczek E7, wyprowadzenie figury, ale to jest jednoznaczne. Goniec E2 to dobry ruch. Okej, skoczek E7, tu się nic nie dzieje. C3, A5 obowiązek, tak. Skoczek D4, no i wymiana. Hetman został wymieniony. No tak jak mówiłem, równa końcówka. Aha, wieża C8 w ogóle najlepsze. Aha, tego pod uwagę nie wziąłem, że ja od razu wieżą mogę tam próbować męczyć przeciwnika. Tylko zawsze mam w głowie coś takiego, że jak nie rozwinę sobie figur, to mogę potem tego żałować, nawet jakbym na przykład zagrał wieża C8, wieża C2, goniec by ruszył tu, znaczy oczywiście goniec by wyszedł, ja bym zbił i tu jakaś aktywność wieży albo na C1. Ale to się wszystko trzyma, bo goniec pilnuje. Aj, Krzysztof. No właśnie, to jest składna kalkulacja. Skoczek C6, goniec E3. To wspaniały ruch. No jak można oznaczyć to wspaniały ruch, jak to jest ruch, który trzeba wykonać po prostu. No ale okej. Król E7, wieża AC1, wieża C8. Tu wielkiej filozofii nie ma. H4 jest złym ruchem. Może wynika to z tego, że są jakieś lepsze posunięcia, że A3. No dobra, ale H4 tutaj. Tak jak mówiłem, skoczek B4, żeby zagrać. Liczyłem na takie posunięcie. Skoczek C2. Aha! Skoczek C2. I tutaj walnąć i grać przy takich samych gońcach. No ale to też blisko remisu. A bardziej taki ruch w sumie. Jak tu, to tu. No, trzeba liczyć. A jak tu, to tu. Tu. Ej, tutaj byśmy grali w szachy. Ale już na konkretach trzeba by było działać wieża C2. No dobra, poszło H4. H6 błędne z mojej strony? Dlaczego? Bo skoczek B4. Dobra, to o to chodzi, żeby ten skoczek B4, o którym mówiłem, wykorzystać to szybciej. A3 już mi na to nie pozwolił. Król D7, czyli podszedłem pod związanie. Raczej. Tutaj król też miał fajną ścieżkę, taką ciekawą. Wieża C5, no nie najlepsze. B6, tak, skoczek A7. Tak, i tutaj wymiany nastąpiły. Okej. Król F1 i marsz gońcem.
I tutaj, no on nie powinien wymienić, tak jak mówiłem, goniec H5, goniec E8. Ta pozycja jest remisowa, a nawet, jak widzicie, ciutkę dla białych pokazuje. No białe nie mogą przegrywać takich pozycji, ale jak widać po wymianie tutaj czary mary nastąpiło, chociaż to też jest remis, tylko że przeciwnik tam gdzieś popełnił błąd. H5 tutaj, król, dobra, pionki na białych polach, no i manewry skoczkiem się zaczęły. Król C3, król C7, no właśnie, to podejście. O, właśnie, przeciwnik zagrał teraz źle, to posunięcie F4, to daje mi zawsze szansę na coś właśnie w tym stylu. W takich pozycjach należy trzymać pionki. Mieć furtkę taką teoretyczną też dla króla z tej strony, to zawsze przeszkadza przeciwnikowi w jego planach, a w tym wypadku po prostu ta pozycja się na skrzydłach królewskim zamknęła. Ja mam możliwość po prostu już swobodnej gry na tym skrzydle i próbowania gry bez ryzyka żadnego. Goniec F2, król B5, goniec. Oj, tu się robi już problem. Aha, pokazuje taki plan, żeby grać od razu tutaj B4, a ja sobie przetestowałem jeszcze z tej strony akcję. Tak, przyszedłem skoczkiem na F5, sprawdzić co i jak. No ale tak, tutaj po prostu wracam do tego planu, co mówiłem wcześniej. Tak, no właśnie, tu się robi problem u niego. A, i on powinien zagrać B4. To jest ciekawe, co bicie w przelocie tu i po prostu nie ma jak przejść, a goniec będzie zawsze trzymał pionki. Też racja, oczywiście ja bym dalej próbował. Czary mary można robić, ale to już przy dobrej obronie jest remis. B4 tutaj, tak. H, nie bić, odejść. On zbił najgorzej jak mógł. Zwykle jak jest bicie do zbicia, to z reguły zbijamy. Nie wiem, czy zauważyliście to po swojej grze. Skoczek dał szacha. Tutaj skoczek C6? Żeby tak i tak wymienić ewentualnie. Czyli skoczek C6, A5, skoczek C4, A3 i to wymienić. Ale nie spędziłbym króla raczej remis. Ale no cóż, no popełnił błąd. Tak, to już w ogóle zagrał strasznie źle. No król D3. Król D3. Jak tu się dalej przedostać? Nie widzę za bardzo możliwości. Musiałbym wrócić skoczkiem. O, ta wymiana przegrywa pionkówkę. To już mówiłem, zobaczcie, silnik to potwierdza. On by wrócił i dalej byśmy coś kombinowali. Skoczek C6, tędy i tędy. Tak, czyli tu. Król D3, tak. I tutaj na A3 bym musiał próbować. No dobra, ale to poszło tak. Król tutaj, król C4. No i właśnie. Król się wdarł do obozu i tu już jest bardzo łatwa wygrana. A to co mogłoby nastąpić? Ok, już komputer tam wskazuje. Moi drodzy, no cóż, mam nadzieję, że ta partia Wam przypadnie do gustu. Obrona Karokan, taka solidna, remisowa nieco, ale partia ta dzisiejsza oczywiście. Moi drodzy, przypominam o szkoleniach, które ruszają w połowie września. Mam już grupkę dorosłych osób zebranych, ale jeżeli ktoś ewentualnie ma ochotę, to napiszcie proszę maila, bo w sumie jeszcze nie jest 100% potwierdzone, że te 10 osób, ale jednak jest. A grupka dzieci mam aktualnie 4 osoby, więc jeszcze mam 6 miejsc do grupy popołudniowej, grupowej. Po więcej szczegółów zapraszam do maila kontakt@paszachus.pl, a też wyświetlę Wam baner, żebyście widzieli na filmiku, jak opowiadam o tych szkoleniach i o szczegółach. Cóż, dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam ciepło, do zobaczenia, cześć.